Moi drodzy, niemniej jednak wracamy sobie do Barovii. I udało się pokonać trzy szalone wiedźmy, które próbowały was zamordować w jakiś dziwny sposób. Obudziliście się po tej walce i leżycie tacy strasznie zaspani na podłodze tego młyna. Wszyscy, cała szóstka. Popiół łapie się za głowę. Ma takie niemrawe spojrzenie. Rozgląda się jeszcze tak, jakby wszystko było za mgłą. Co się właśnie wydarzyło? Nadia podnosi się z Zela. Czemu ja tu jestem? Gdzie jest Zela? Zaburzenia w mocy. Dobrze nakreśliłeś sytuację. Te dwie leżą. Najstarszej nie ma? Tak. Tak. A jak z nami, z naszymi ranami? Ma 4 HP, jak mieliśmy przed chwilą. Tak samo są spell sloty, tak samo wszystko inne. A i rany, rany itp. itd. to wszystko jest? Tak. Jeżeli zużyliście spell sloty, to ich nie macie. Jeżeli jesteście, jeżeli mieliście HP-ków przed sekundą, to ich nie macie i tak dalej. Czuję się, jakby stara baba mnie przeżyła i wypluła. Staram się podnieść. Czy ktoś mi może potwierdzić, że też widział oczy na młynie? Tak, patrzę na Zela. Nie na Zela, na Wetela, przepraszam. Ja w milczeniu również patrzę na Wetela. Ja się patrzę na Zela i mówię, kurczę, myślałam, że to mi się tylko śniło. O co w tym wszystkim chodzi? Gdzie jest mój kij? Przyklękam przy jednym z trupów. Mhm. Jep, to trup. Nie żyje. Nie chcę podejść do drugiego. Mhm. Idę zbadać. Mechanicznie chcę go po prostu zlutować, czy jest coś ciekawego, a fabularnie chcę po prostu bardziej się przyjrzeć, czy ma jakieś oznaki zmutowania, czy jakieś takie nienaturalne bardzo anatomie. Wiesz co? To nie są ludzie. To na pewno nie są ludzie. Czym są te istoty? Możesz sobie rzucić na Arkana. Myślę. Ja też się przyglądam. Czy też mogę sobie rzucić? Tak, jasne. Jestem zainteresowany. Proszę bardzo, wszyscy rzucają. Ja rzuciłem z advantage'em, ale powinienem z disadvantage'em. No właśnie, disadvantage. Mam 13. 7. Chwileczkę. Właśnie, mam pytanie. My nadal jesteśmy wyczerpani? Czy tak. Teraz odpaliśmy? Absolutnie, cały czas jesteśmy wyczerpani. Poziom schodzi, jak masz długi odpoczynek. 20. A no tak, dobra, bo mamy sloty, wszystko. To przy wyczerpaniu, przepraszam, rzucamy z disadvantage'em? Tak, tak. To jeszcze raz sobie rzucamy. Disadvantage'em na przykład, to nie jest saving throw'em ani atakiem. Okay. Więc każdy, komu wyszło więcej niż 16, a widzę, że parę takich rzutów jest, jest świadom tego, wie, że te istoty kiedyś były mniej więcej, były pokrewne, powiedzmy, z elfami, z wróżkowatymi jakimiś istotami tego typu. To były potężne istoty lasu, które potrafiły zrobić bardzo dużo, ale coś sprawiło, w tym przypadku prawdopodobnie ta kraina, która was otacza, że zdegenerowały się do poziomu jakiegoś diabelstwa, jakiegoś obrzydlistwa. I to zdarza się. Często pod wpływem bardzo, bardzo jakichś potężnych klątw, złego, długotrwałego, złego wpływu, jakichś miejsc wypaczenia mocy, czy tego typu rzeczy. Tutaj prawdopodobnie sama Barovia miała na to wpływ, że jakakolwiek istota, którymi na początku były te kobiety, zdegenerowały się do tego stopnia, że lepiej nie myśleć o tym, co mogłoby się stać z mniej potężnymi istotami. Po zbyt długim przebywaniu.
A mechanicznie, jaki to jest rodzaj istot, też możemy wiedzieć z tych rzutów, czy nie bardzo? Tak, to jest Fiend. Nighthag. No to, to wiem, ale nie sprawdzałem. Tak, więc generalnie to jest medium Fiend, neutral evil. Okej. Okay. Tego to wszystko, co teraz Dredu powiedziałeś, totalnie nie wie, bo ponieważ gdy tylko zobaczyła tę rozłożoność ciała, przypomniała sobie o swojej wielkiej dziurze w policzku i naraz zaczęła szukać szalu, żeby się zakryć i żeby tego nie było, broń Boże, widać. Ona nadal ma być piękna, ładna i nieskazitelna. Ja tymczasem zerkam w górę schodów, bo tam chyba było jakieś coś. No, dziecko. No właśnie, idę tam. Dalej chwiejnym krokiem. Bardzo powoli, opierając się o ścianę. Znaczy ręką. Ja tuptam za popiołem. Więc kiedy wchodzicie po tych schodach, piętro wyżej, znajduje się... ja powiedziałem, że na tym parterze był kamień młyński. Przepraszam, skłamałem. Piętro wyżej jest kamień młyński. Tutaj jest tylko końcówka tego kija, który tego jakby... pałąka, na którym to się obraca. Na chyba, mówi się trudno. Piętro wyżej widzicie takie pomieszczenie. Czemu nie pokazał? Halo. Alko. Roll 20. No, takie pomieszczenie. I widzicie, że przez brudne okno wpadło tutaj całkiem niewiele światła. Większość przestrzeni zajęta jest przez kamień młyński, połączony przy pomocy koła zębatego z drewnianym wałem, który wychodzi przez dziurę po środku sufitu znajdującego się 2,5 metra nad podłogą. Kamienne schody prowadzą dalej w górę. A z piętra nad wami dochodzi was głos rozmowy dzieci, przytłumione szepty. Na tym piętrze widzicie też dwójkę dzieci, które kiedy weszliście, jakby odsunęły się. No, to są dzieci, które wcześniej widzieliście. Patrzą się na was. Co się stało? Jesteście już bezpieczne. To dobrze. Te panie powiedziały, że... Panie powiedziały, że muszą was wyrzucić, bo no, chcecie zrobić krzywdę, bo jesteście obcy. Tych pań już nie ma. Zerkam tam w dół i mówię, przykryjcie to. Po czym zwracam się do dzieci. Policzcie do 20 i zejdźcie na dół. A sam wchodzę na górę wyżej, bo tu są jeszcze kamienne, tak? Schody. Tak, są jeszcze kamienne schody na górę. To chciałbym wejść wyżej. Okay. A sekuruję. Co sekurujesz? Asekuruje pioła. W sensie, że żeby nie szedł sam. Okej, taki żart. Co robią panowie na dole? Ja chciałem, jak oni zaczęli iść na górę, chcę zacząć bardzo dowiaduj. Baldur, zrywa cię. Nie słyszałem, co powiedziałeś. Cyk, cyk. Halo, halo, powtarzam swoją kwestię, co chcę zrobić, czy mnie zrywa, czy mnie nie zrywa. Jest spoko. Jest okej. Jest okej. Więc jak oni zaczęli wchodzić na górę, chcę zacząć bardzo dokładnie przeszukiwać to całe pomieszczenie. Z wykorzystaniem igły, żeby mi też dodatkowym botem, albo bardziej droidem w przypadku dzisiejszej sesji, kroczącym, żeby pomagała to ogarnąć. Dobra, rzuć sobie investigation. A właściwie nie, wiesz co, bez investigation, walić. Jak masz czas i masz generalnie do tego pomoc igły. W kredensie stoją drewniane miski pełne ziół i składników na wypieki. W tym mąka, cukier, kilka tykw z mielonymi jakimiś odłamkami. Na wewnętrznej stronie drzwiczek kredensu wisi tuzin kosmyków włosów. Pośród tego wszystkiego znajdują się też trzy małe oznakowane pojemniki z eliksirami. Pierwszy z nich opisany jest młodość i wygląda jak złoty syrop, podobny do miodu. Drugi z nich to śmiech i jest to po prostu czerwona herbata. Trzeci z nich to mleko matki, które widzieliście wcześniej, że zostało podane choremu leżącemu tam wcześniej gdzieś towarzyszowi. W kurniku, bo są tam klatki z kurami,
oczywiście. Są trzy kury i kogut, jest tam kilka zniesionych jaj, jak najbardziej. W środkowej skrzyni koło tego filara stoi, znaczy były ropuchy, które teraz są wszystkie martwe, z jakiegoś powodu są spalone. I to właściwie tyle, co jesteś w stanie znaleźć na parterze. Czyli żadnych rzeczy takich bardziej wartościowych nie ma. Mm. Oczywiście eliksiry zabieram ze sobą, żeby później je zidentyfikować. Okay. I słysząc, w którym momencie mojego przeszukiwania popiół nam to krzyczy, żeby zachować? W momencie, kiedy wyciągasz miksturki, powiedzmy. Okay. Nadia? Ja łapię, jak usłyszałam popioła, to łapię prześcieradło z tego łóżka, bo tam rozumiem było jakieś łóżka, tak? Klepiska, coś? Wiesz co, leżą jakieś klepiska wyrobione, takie w sensie trochę siana po prostu wydeptanego, tego typu rzeczy. Ale żadnego koca, coś takiego nie znajdę? Nie. Jakieś szmaty jakieś, są. No, szmaty myślę, że jakieś znajdziesz, tak. Coś, jakieś leżą po prostu, jakieś śmieci. Możesz nimi poprzykrywać po prostu, zasypać bardziej niż zasłonić, nie? No to to właśnie zrobię. Okej. Vettel? Ja patrzę się w górę zmęczonymi oczami. Czy ja słyszę albo czuję, czy coś jeszcze jest mówione do mnie, przekazywane? Nie słyszysz żadnych słów, nie słyszysz żadnych myśli. Czujesz natomiast pewnego rodzaju wyczekiwanie. Nie uważasz, że to jest odrobinę drastyczne? Tego ode mnie wymaga? Zapłata to zapłata. Cóż bardziej prostszego znajdziesz niż kilkanaście bezbronnych dusz? To mówię, nie mówię tego szeptem, ale nie mówię też tak głośno, tylko prowadzę dialog aktualnie. Wiesz, że jeśli to zrobię, oni mogą się ode mnie odwrócić. Jeżeli to zrobisz, nie będziesz potrzebował nikogo. Twoja moc rośnie. A jeśli tego nie zrobię? Pożałujesz. Słyszeliście tą rozmowę? Znaczy słyszeliście mnie? Mhm. Ta dwójka, która jest na dole. Wy jak najbardziej słyszeliście. W takim razie ja się patrzę to na Zela, to na Vettela, to na Zela, to na Vettela. Czy Zel jakoś reaguje? Czy ja powinnam reagować? Ja chcę, jeśli kto słyszy, sztuczką wiadomość właśnie do Nadii. Czy ty wiesz, o czym on pierdoli? Myślałam, że ty mi to powiesz. Na razie nie reaguj, ale przygotuj łuk. I też widząc, ona przykryła te ciała, tak? Mhm. Ona przykryła ciała, Vettel prowadzi dialog wewnętrzny z... Tak, z swoim kolegą, koleżanką. Oczami. Z koleżanką. Tak to nazwijmy, tyle na razie wiemy o tym. Mhm. Więc chciałbym po mniejszej iluzji dodatkowo wspomóc to, jak ona przykryła, żeby tam... żeby ewentualne braki w tym przykryciu zniwelować, żeby to nie było tam widoczne cokolwiek pod tym. Gdy przykryłaś jakoś prześcieradłem szmatą, coś takiego, tak? Tak, jakimiś szmatami generalnie. Było, jakimiś śmieciami, tak. No to chcę wspomóc po mniejszej iluzji, żeby to ładniej wyglądało. Okej, nie ma problemu. Dobra. To ja w takim razie w tym momencie... Mam pytanie, co się stało z moimi wszystkimi strzałami, które ja wystrzeliłam, bo chciałam je pozbierać. Co, w kołczanie? Choć... O, jak miło. W takim razie podnoszę kołczan, niby liczę strzały, sprawdzam ich stan. Biorę właśnie gdzieś tam też łuk, sprawdzam cięciwa, wszystko jak to wygląda. Nietknięte. Okej. Okay. Wróćmy zatem na piętro.
Wróćmy zatem do naszych milesińskich na piętrze. Popiół, wchodzisz do pomieszczenia, które można nazwać sypialnią. Wokół grubego, drewnianego wału przechodzącego przez środek okrągłej izby tańczą dwie niewielkie dziewczyny. Dzieci, które przyszły tutaj razem z wami. Najmłodsze praktycznie bawią się w towarzystwie pozostałych, które stłoczone są tutaj niemalże jedno na drugim. W próchniejącej drewnianej szafie dostrzegasz trzy skrzynie ułożone jedne na drugie. W ich bokach osadzone są niewielkie drzwiczki. Obok szafy leży sterta porzuconego odzienia. Wydaje się wielkościowo, że są to ubrania dla dzieci. Drabina, która stoi po przeciwległej stronie pomieszczenia, prowadzi do włazu w suficie, który wznosi się niemal 3 metry nad podłogą. Stoi tu również butwiejące łóżko z poszarpanym baldachimem, na którym leży martwy towarzysz, którego przyprowadziliście tutaj z wioski. Koło łóżka siedzi trójka dzieci, które patrzą się na ciebie bez żadnego uczucia. Pusto. Trzymają w ręce jakieś kamienie, jakieś patyki. W tym momencie jedno z pozostałych dzieci, które siedzi gdzieś tam w pokoju i pilnuje tych najmłodszych, patrzy się na was. Powiedziały, że zabiliście naszego... że to przez was. Poszły was wyprosić. Mieliśmy tu mieć bezpieczne... Zabiliście je, prawda? To one to zrobiły. Prążek, wyprowadź je, proszę. A ja idę w stronę tych skrzyń. Mhm. Ja zgarniam dzieci już tak, wiesz, powoli, nie, pomagając im wstać. Wiecie co? Wydaje mi się, że są jakieś słodkie bułki na dole jeszcze. I zrobimy herbaty. To się napijemy i wam pogram troszeczkę, co? Bo pewnie nic nie spałyście, musicie się troszeczkę przespać. Przepraszam, czy dzieci jakoś reagują? Patrzą się na ciebie tylko takim pustym spojrzeniem. Ale nie wiem, jak je podnoszę i tak popycham, to idą. Rzuć sobie perswazję. Nie chcę wiadomości, tylko na szybko do popioła. Jak coś się będzie działo, to dajcie znać. Bo Wetter zaczął gadać do siebie. Dwa te same wyniki. Idealnie. Ale to wystarczy. Dzieci opornie na początku, zerkając często na leżącego na łóżku martwego człowieka, wstają i powoli ruszają w twoją stronę. Nie do końca przekonane, ale ruszają. No spoko. To ja tak tylko jeszcze rzucając do popiła. Popiół, ale jak coś to krzycz, to ja przybiegnę. Żebyś nie był tu sam, co? Ja sprowadzę ci, zostawię na dole i wrócę do ciebie. Dobrze. Ja mówiąc to od razu przyklękam i próbuję mocować się z tymi drzwiczkami. Nie wiem, czy tam jest jakaś zasówka. Tak, ściany skrzyń skierowane są na zewnątrz, właśnie w twoją stronę, więc kiedy podchodzisz, widzisz, że mają taką żelazną zasówkę i zawiasy. Bez problemu możesz je otworzyć. Masz trzy skrzynie, stojące jedna na drugiej. Którą chciałbyś otworzyć pierwszą? Chciałbyś je od góry po kolei otwierać? Myślę, że od góry, tak. Jeżeli to one są małe jakieś, w sensie na tyle małe, że jestem w stanie je zdjąć, to może chciałbym najpierw jedną wyciągnąć stamtąd, jasne, postawić na podłodze. Tak, ściągasz tą skrzynię bez większego problemu, kładziesz ją na podwodze, otwierasz i ona jest pusta w środku. Nie ma tam zupełnie nic. Kolejna. Kiedy ściągasz ją też i składasz na tamtą, czy na podłogę zrzucasz? Myślę, że tak. I od razu będę w stanie powiedzieć, czy wiesz, czy jest cięższa na przykład. Tak, jest cięższa. Absolutnie jest cięższa. I te skrzynie mają niecały metr na metr. Tak, metr na metr na metr. Ta jest ewidentnie czymś wypełniona. Kładziesz ją na podłodze, otwierasz drzwiczki i do twoich nozdrzy dopada smród rozkładu.
kiedy widzisz dziecko z rozszarpanym gardłem leżące w środku. Widzisz muchy, które pełzają po tym cielsku, wżerając się gdzieś tam w tkankę. To nie mogło być dawno, bo nie ma jeszcze zbyt dużych zniszczeń od rozkładu. Jedno z dzieci, widząc to, kiedy schodzą, jakby ostatnim rzutem oka, po prostu gdzieś tam ponad ramieniem prążek, widząc to, blednie, patrzy z przerażeniem na prążek i tłumi krzyk, ale chyba już jest trochę przekonane do tego, że mieliście rację i że dzięki wam nie stanie im się żadna krzywda. Aha. Dzięki nam nie stanie im się żadna krzywda. Więc ja łapię to dziecko już w ogóle na ręce. Mhm. I wiesz, tak przyciskając głowę, żeby, nie wiem, schowało się w futrze czy co. Niech mu pójdzie futro nosem i zacznie kichać, cokolwiek. Mhm. Byleby tam nie patrzył. Zaczął płakać na pewno, ale to jest taki płacz wdzięczności, wiesz. Że udało im się. Ty schodząc widzisz, jak popiół otwiera trzecią skrzynię, w której jest taki sam widok. Tym razem chłopiec, ale też z przetrąconym karkiem. Jeszcze nie ma na nim śladu zgnilizny, więc musiał się stać jeszcze krócej, jakby niedawniej. Nieważne. Jest jeszcze bardziej świeży w tym kontekście. Odkładam te dwie skrzynie na łóżko. Na łóżku leży mężczyzna, scout, który z wami przyszedł. A, tam jest. Dobrze, obok w takim razie stawiam. A jego przykrywam kołdrą, czy jakimś kocem, czy czymś, co tam służyło za okrycie. Jest zdezolowany koc, jak najbardziej. Rzuć, mój drogi. Albo nie, powiedz, jak masz pasywną percepcję. Moja pasywna percepcja to 11. O, nic się dzieje. Stawiasz te skrzynki. No mów. Nie, stawiasz te skrzynki po prostu koło łóżka. Przykrywasz faceta resztką koca. Prążek schodzi z dziećmi na parter. Słyszysz oddalające się kroki. Cały młyn trzeszczy generalnie. On nie jest w najlepszym stanie. Co jeszcze robisz? Czy w tym pomieszczeniu oprócz łóżka jest jeszcze tylko ta sterta ubrań, tak? Mhm. Czy te ubrania jakkolwiek wyglądają na nadające się do noszenia? Tak, one wyglądają na całkiem dobre do noszenia. Znoszone niektóre bardziej, niektóre mniej, ale jak najbardziej użytkowe. Dobrze, to tylko, ponieważ one są w stercie, wszystko jest to na chciałbym... dzieci, nie? Wszystko jest jakby wielkościowo na dzieci. Tak. Ponieważ są w stercie pewnie bezładnej, to chciałbym po prostu podnosić je i poukładać bardzo szybko jedno obok drugiego, tak jak, nie wiem, pranie czy coś, żeby później to tylko pod jedno ramię, na jedno ramię złapać. Natomiast nie przywiązuję do tego, nie składam koszul. Jasne. Chodzi o to tylko, żeby tę kupę przebrać i później ją móc przetransportować właśnie. Okay. W tym małym drewnianym pomieszczeniu, gdzie były skrzynie, nie ma już nic. Nie, absolutnie nic więcej. Dobrze. Staję przy oknie, przy drabinie. Zerkam przez to okno, w zasadzie tak, żeby cokolwiek zrobić, żeby jakoś odwrócić myśli. Po czym zerkam w górę. Coś toczy się po podłodze za tobą. Za mną. Odwracam się szybko i przyjmuję pozycję bojową. Widzisz małą drewnianą kulkę, która toczy się po podłodze. Zatrzymuje się nagle. Z której strony się toczyła i w którą stronę się toczyła? Stoczyła się z południa na północ, za tym filarem i zatrzymała się koło łóżka. Spoglądam w górę, tak jakby miała może spaść skądś. Mhm. Jest dziura w dachu, jak najbardziej, ale czy by kulka spadła z góry? Ciężko powiedzieć. Tam jest dach, czy tam jest jeszcze podłoga jakiegoś piętra? Bo domyślam się, że coś tam klapa jeszcze prowadzi jest. Klapa prowadzi jakieś... pewnie na poddasze jeszcze jakieś, więc coś tam pewnie jeszcze jest.
Obchodzę ten filar dookoła, obserwując cały czas miejsce, z którego mogła spaść kulka i obserwując samą kulkę. Mhm. Kulka leży. Bardzo ostrożnie przykucam przy niej, wyciągam w jej stronę rękę. To jest po prostu drewniana kulka, tak? Tak, po prostu drewniana kulka. Z wyglądu. A jakiej jest wielkości? Taka do tenisa? Piłka więcej... tenisowa, coś tak, takiego. Tak, tak, tak. Może mniejsza trochę, dobrze. Ciutka, nie? Już podnoszę ją w palcach, cały czas zerkając tam w tę stronę, z której mogła ona spaść, gdzieś obserwując te szczeliny w suficie. No i chciałbym jej się przyglądnąć. Czy to wygląda jak zwykła dziecięca zabawka, czy coś więcej? Nie, to wygląda jak zwykła dziecięca zabawka. Nic więcej. Przyglądasz się tej kulce, dobrze. Jakby próbując, nie wiem, dostrzec coś, czego tam tak naprawdę nie ma, bo to jest po prostu zabawka. I słyszysz zaciekawiony głos małego dziecka, które się pyta się, czego pan szuka w tym drewienku? To tylko piłka. Odwracam się szybko. I widzisz chłopca. Nagiego, półprzeźroczystego chłopca, który stoi między tą skrzynią. Ja podejrzewam, że poszedłeś do łóżka, więc on stoi w miejscu, w którym stoi teraz twój żeton. Ten chłopiec patrzy się na ciebie z takim zaciekawieniem. Jest grubiutki, taki pulchniutki chłopiec, rozumiesz? Byłby różowiutki na twarzy pewnie, gdyby nie to, że jest po prostu duchem. Patrzy się na ciebie z takim zaciekawieniem, jak ty patrzysz się w tą piłkę. To taki to zwykłego w tej piłce. To twoja piłka? I nie. Mój siostry. I słyszysz za sobą... To jest twoja siostra. Odwracam się. I widzisz siedzącą na łóżku, majtającą nogami, też taką pulchną dziewczynkę. Rzuć sobie na percepcję. Znowu rzuciłem z adwantagem. Dobrze, niech będzie. Nie ma znaczenia. Dwójka. Dwójka. Dwójka pulchnych, lokalnych prawdopodobnie dzieci stoi sobie w tym pomieszczeniu. Znaczy jedno siedzi, drugie stoi. Moja piłka. Czy one mogą odpowiadać wyglądem tym, które są w skrzynkach? Jak najbardziej. Wyciągam w takim razie do niej tę piłkę, tak wiesz, na trzech palcach, podając jej. Dziękuję. Ona wyciąga rękę po tą piłkę, chwyta ją, widzisz, jak podnosi się ta piłka z twoich rąk, siada z tą piłką na kolanach jakby i dalej sobie siedzi w tym łóżku. Trochę się pan spóźnił. Ale fajna kipa przyszła z panem. Dużo, dużo zabawy będzie. Na pewno. Jak się tu znalazłyście? No. Jak to? Jak? Frika i mnie rodzice oddali. Za ciasteczka. Kim są wasi rodzice? Nasi rodzice są złymi ludźmi. Czy też nie można powiedzieć, że złymi, chłopczyk. Nasi rodzice są dobrzy, tylko bułeczki są lepsze. A żeby bułeczki były dobre, to muszą dzieci też być dobre. Słychać taki przeciągły bulgot gdzieś z głębi trzewi popioła. Potrzebujecie czegoś? A to zależy. Od czego? A pobawi się z nami pan? Obawiam się, że jestem zbyt zmęczony, żeby się bawić. Jak wszyscy. A wszyscy zmęczeni umierają szybko. To dobrze, może pan dołączy nas niedługo. Ja wiem, że to jest takie smutne troszkę, ale może póki pan żyje, to wie pan, tęskni mi za rodzicami. Jak mają na imię wasi rodzice? Ania
tata Igor. Jestem Myrtle. Nie Igor. A on jest... Nie wiem, Freak. Freak właściwie, przez dwa E, więc Freak. A to pierwsze dziecko jak miało na imię? Myrtle. Myrtle. Dziewczynka Myrtle ma lat 5, chłopak ma lat 7, a właściwie mieli, jak jeszcze żyli. Powiedz ci pan... Co będziecie teraz robić? Będziemy się tutaj bawić. Długo? Tak długo, aż nas ktoś stąd nie wypuści. Tak długo, aż... A w jaki sposób możemy was wypuścić? Proszę pana, jestem tylko dzieckiem. Dlaczego miałabym wiedzieć takie rzeczy? Na dole są drzwi. Możecie po prostu wyjść. Zło panie powiedziały, że mam nie wychodzić i nie możemy. Co panie złe powiedziały? Złe panie już tutaj nie wrócą. Niewiele zmienia. Złe panie są i były i będą. Czasem przechodzą tacy, co próbują pozabijać panie, ale zawsze jakoś wracają. I zawsze wracają z ciałami tych, co próbowali. Ponoć placki nie są z nich takie dobre, ale... No to tym razem mogą już nie wrócić. Czy na górze jest ktoś jeszcze? Nie ma. A co jest na górze? Głównie to gniazda ptaków i jakieś śmieci. Ale tak w ogóle to nie wchodzimy tam za często. Jest ciemno, boimy się. Poczekajcie tu. Schodzę. Ale niech pan nas nie zostawia. Chwyta cię za nogawkę ten chłopczyk. Zaraz wrócę. A przyprowadzi pan rodziców? Jeśli tylko ich znajdę, to na pewno. Na razie chciałbym przyprowadzić kogoś innego. I mama Ania i tata Igor. I widzisz, że chłopiec się cieszył. Pamiętam. Kiedy schodzisz, schodzę. Usłyszałeś stuk drewna o drewno. Jakby piłeczka znowu opadła. A w tym samym czasie, kiedy ty rozmawiałeś na górze, Prążek sprowadziła dzieci na parter. I zanim do nich dotrzesz, to widzicie, kiedy rzeczywiście sytuacja, w której Wetter rozmawia sam ze sobą, Zel rozmawia z Nadią, a Prążek sprowadza grupę dzieci na parter. Ile tych dzieci tam jest? K20. Było 10, więc jak nam się cudownie rozmnożyły, to zacznę się martwić. No to jest, nie, jest dycha w takim razie. A czy ta dycha dycha? Tak, dycha dycha. Nie dycha, tylko K2, które są na piętrze. Jak wygląda atmosfera na dole? Nie wiem, jak wygląda atmosfera na dole? No, atmosfera wygląda tak, że Wetter gada do siebie i my słyszymy, jak gada o tym, że jak ich zostawię, to mi nie pomogą. Znaczy ja nie pytam w postaci, tylko jak to wszystko wygląda, w sensie, nie wiem, stoicie, rozmawiacie, stoicie obok Wettera i tylko patrzycie na niego tak... Zaraz do tego dojdę właśnie, więc okay. Mówię ze sobą, a Zel patrzy na Nadię i coś pod nosem szepcze. Tutaj wygląda wiadomość Country. I patrzy w pogotowiu i widzisz, jak u niego pojawia się bardzo delikatny, ale jednak ogień w ręku Zela. Mhm. Cały czas patrząc w kierunku Wettera, co się tam od rozmawia. Tak. Taki meksykański standoff, nie? A Nadia robi w tym czasie inwentaryzację swojej broni. Łuki strzały. Okej. Okay. No to ja sprowadzam te dzieci. Mhm. Jedno ciągle na rękach, tylko tak się rozglądam po nich, tak nie wiem, pomożecie mi herbaty trzeba zrobić i coś jeść im dać, bo nie spały i się boją bardzo. To może od razu do wozu jedźmy stąd. Nie, niech one chwilę chociaż się coś ciepłego napiją. Nie, zatem ja musimy wrócić na popioła. Stąd. Proszę, to, nie czuć się wody ciepłe. To już. Idę, szukam wody jakiejś, żeby zagrzać to. Już mam odpalony gaz w ręku, więc chcę jakoś znaleźć wodę.
i podgrzać wodę. Przepraszam. Boże, czy wszystkie dzieci są bezpieczne? No są wszystkie z nami. Trzeba będzie je zawieźć tam do tej wsi, co mieliśmy trafić. No mieliśmy do Lipian ich odwieźć. No to chyba musimy ich zawieźć do Walaki. Walaki zdaje się być najlepszym miejscem. No, jest bardzo tylko jeden mały problem. Odległym miejscem. Patrząc na to, co było w tych Lipianach, to dalej może być równie źle. Jest jeden mały problem. Tak pokazuję głową do góry i tak wiecie, tak... I wiadomość o doprążkę. Możesz te kalambury wyjaśnić bardziej? Tak, ten dorosły mężczyzna, który był z nami i ich ojciec, jeden ojciec, paru z nich nie żyje. A te wiedźmy wmówiły dzieciom, że to nasza wina. To... Trzeba im to jakoś wyperswadować. Ty jesteś tym lepsza zdecydowanie. Udało im. Znaczy udało mi się już, ale no, muszą się coś ciepłego napić i trzeba je ułożyć w wozie do spania i musimy szybko iść. Tak biorę czajnik, rękę postawiam pod czajnik i pracuję nad tym. A gdzie jest Big Boy? I odstawiam z gazu. Gdzie jest Big Boy? Co? Gdzie jest popiół? No na górze jeszcze sprawdzę. Powiedziałam, że stawię do was dzieci, dam im pić i wrócę do niego, żeby nie był sam, bo jednak nie za dobrze się rozdzielać aż tak chyba, nie? I druga wiadomość właśnie do popioła. Mam nadzieję, że nadal żyjesz. We have a situation. Mówię jedyne zdanie, które znam w Elfim. Ja ci odpowiadam, Abyssalu. Możesz jaśniej? Ble, 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 ble. Nie rozumiem. Poczekam na was na górze, Prążek. I idę. Wchodzę po schodach. Aha. Popiół, jak zauważyłeś, że Vettel wchodzi na górę i ogarnąłeś całą tę sytuację. Tak sobie właśnie wymyślę, że Prążek, ty też. Troszkę jakby opóźniony zapłon, ale niech będzie. Rzućcie sobie Constitution Save'a. Co może pójść nie tak? Ciągle z disadvantage'em. Nie. Save'y nie są. A, przepraszam, fuck. To 9. Dobrze. Okej, w takim razie... Vettel ty nie, spokojnie, ty myślę, że jeszcze nie. Popiół i Prążek. Popiół i Prążek mi chodziło. Popiół i Prążek, w związku z tym, że nie zdaliście tego save'a, w tym momencie uderza was fala gorąca. Zrobiło wam się strasznie ciepło. I z jakiegoś powodu... Zrobiło się was strasznie wesoło. Jakby cały ten stres napompował was do takiego momentu, że wybuchacie takim maniakalnym, patrzcie się na siebie, jakby Vettel wchodzi na górę, wy stajecie tutaj, są dzieci, tam są trupy, takie... I zaczynacie się śmiać. I moi drodzy, dostajecie do kompletu, no, do kolekcji, po 9 obrażeń psychicznych, które zwalają was na kolana i przez minutę kwiczycie ze śmiechu, leżąc na podłodze czy na schodach. Dzieci patrzą się na was przerażone. Czy ja ciągle jestem poisoned? Nie, już nie. Tak, śmiejesz się i żygasz jednocześnie. Jej! Czyli jesteś najebana. Skupcie, dziękuję, wyciągnąłeś mi to z ust. Super, super. Ile to trwa? Minutę, okej. Natomiast... Nie, bo wszyscy jesteście, więc... Pytanie, a czy ja też cokolwiek poczułem? Bo to, że nie mam symptomów żadnych, ale... W tej chwili jeszcze nie. Patrzę się na nich
Bo jesteśmy na samej górze teraz, jeśli dobrze rozumiem. Znaczy oni gdzieś tam w połowie drogi po prostu. Koło kamienia buńskiego i kwiczą mnie. Hmm. I wysłyszycie to z parteru, że oni tam siedzą i kwiczą na piętrze, nie z jakiegoś powodu. Te dzieci, cała dziesiątka jest na dole? Tak. No to patrzę na nie, zbierać się, wychodzimy. I otwieram drzwi i pokazuję palcem, żeby wyszły. Okej. Okay. I wiadomość od Onadi, biegnij szybko na górę, za co z nimi. Albo zostań tutaj, jak wolisz. Twoja decyzja. Biegnę, patrzę, zobaczyć, co się dzieje na górze. Wbiegasz, chcę podejść do prążek i... Okay. Zobaczyć, co się stało. Na przykład, nie wiem, czy Arkanom mógłbym się dowiedzieć więcej? No. Ja, jak najbardziej. Rzuć sobie na Arkana i rzuć sobie konsejwa. Nadia, rzuć sobie konsejwa też. O, jak dobrze. O, jak dobrze. Yeah. Więc... Dobra, i tak nie wchodzi, więc... Wy dostajecie po 4 obrażenia psychiczne, kiedy obrywacie jakby... Kiedy słyszycie tą falę śmiechu, z ich ust widzicie, jak się zginają i to jest nagle takie strasznie śmieszne. Strasznie śmieszne. I aż zwija was z bólu, jest jeszcze śmieszniej. Więc padacie na kolana i zaczyna się śmiać się razem z nimi, bo czemu nie? Oj, Zel, żebyś ty tam były, zobacz, jak to jest śmieszne wszystko. Patrzę na bandę dzieciaków, to dla tak, mnie ale słyszę, że weszli na górę i zaczęli się śmiać razem z nimi. No póki słyszę śmiech, a nie słyszę krzyków, to chcę jak najszybciej wyprowadzić te małe. Dobra, wyprowadzasz je za drzwi. I kiedy wychodzisz na zewnątrz, wydaje ci się, że... Znaczy nie, ja nie wychodzę, ja właśnie chcę stoisz w drzwiach i wyrzuca się na zewnątrz. Stojąc no tak, w drzwiach, wyprowadzając je na zewnątrz, zauważasz na granicy wzroku jakieś cienie stojące gdzieś tam w lesie. Nie zbliżają się, nie podchodzą, ale stoją i obserwują. Mhm. I czujesz znowu to uczucie na karku, kiedy wiesz, że coś jest nie tak. Coś cię obserwuje. Jeszcze nie wiesz co, ale coś tam jest. I wrzucam igłę na ścianę, żeby ich obserwowała. Mhm. Kogo? Tych na piętrze? Nie, dzieciaki. Aha. Żeby było, właśnie one są na zewnątrz, ona na zewnątrz, żeby była igła, że jak się nie jak las niebezpiecznie podejdzie do okien. Las nie podchodzi, żeby dała znać, ale jasne, nie? Żeby dała znać właśnie, że coś się dzieje. Mhm. Ja pierdolę, czy kiedyś będzie spokojnie i chcę iść na górę. I rzucam konstytucję sobie. Rzucasz konstytucję! No raczej, no ale to wiesz. Jak najbardziej. 16. I w momencie 16, kiedy. Jak ktoś. 16? Tak. Dobra, w momencie kiedy wchodzisz tam na górę, widzisz, jak oni zwijają się ze śmiechu i czujesz, że bardzo, bardzo też chcesz zacząć się śmiać, ale coś jest nie tak. To jest coś naprawdę, no nie ma nic śmiesznego, nie, jakby. Jest coś absurdalnego i coś niepokojącego w tym, jak się zachowują. Oni sobie płaczą, po prostu śmieją się, pokazują palcami na ściany. Słuchaj, nie masz pojęcia, co się dzieje. Trzymają się za brzuch, bo niektórych aż brzuch boli po prostu od tego śmiechu. Widzisz, jak cała czwórka leży na ziemi, możecie zrobić jeszcze raz Constitution Save'a bez Baldura oczywiście. Ja przed tym powiem, że Nadia śmieje się bardzo szeroko, pokazując wszystkie zęby. Tak. Nie. A ja mam, to ci wrzucam, bo to, z tego mam te plus 4, no nie, żeby nie było. Okej, okay, dobra, widzę. Spoko. Nadia i Vettel, wy w pewnym momencie patrzycie się w sufit nad wami, wiecie, że macie uśmiech na twarzy od ucha do ucha. Nadia dosłownie od ucha do ucha, po prostu taka szczelina rozpruta, pół twarzy otwarte. I nie wiecie dlaczego. I łapie was za serce takie absurdalne przerażenie, kiedy widzicie, że Prążek i Vettel aż... tak, Prążek i Poppy, przepraszam. Zaśmiechują, znaczy... Aż do płaczu po prostu się zataczają tutaj ze śmiechu obok was. I tutaj... Dobrze, w takim musimy razie... Pamiętając dokładnie, że bardzo nie lubię tego miejsca, a właśnie w nim jestem, obudziłam się, biorę, łapię prążek i spierdzielam na dół, jak najdalej od tego. Prążek, ono cię stąd wyprowadza. Nie mam pojęcia, jak śmieją się koty, ale to może przypominać trochę szczekanie, takie próby miauczenia bardzo wysokiego. Takie trochę jakby koty gadały do ptaków, jak w oknie czasem się znaleźli. Oj,
cudownie. Popiół, bracie, wiesz co będzie jeszcze zabawniejsze? Jak spadniemy z tych schodów, nie uważasz? Popycham go w dół. Razem. Idąc za nim. Nie popycham, żeby się zdupił totalnie, tylko żeby po prostu... Zanim go popchniesz, słyszysz w głowie... Mówiłam, że poza wami nic nie wyjdzie. Ale straciłeś mnie. Masz ostatnią szansę, żeby się odkupić. Tuż przed tym, jak go popchnąłeś ze schodów. Spychasz go, czy zostawiasz? Spychaj, będzie fajnie. Ogień czeka, spychaj, będzie fajnie. Zepchnij, zobacz, co się stanie. Spycham. Dobrze. Spychaj. Nie musisz rzucać. Popiół się śmieje do tego stopnia, że nie jest w stanie się obronić. Więc Popiół, turlasz się po schodach. To jest takie zabawne, kiedy wyłamuje ci się ręka, kiedy łamie ci się noga, czy zwicha, przekręca. Ciężko stwierdzić właściwie, jesteś poobijany, ale słuchaj, co to jest? Spaść kilka metrów w dół po schodach, się sturlać. 5 wrażeń obuchowych. O, fantastycznie. Padam nieprzytomny i umieram. Ej, pamiętacie te straszne wiedźmy, które nas prawie zabiły? Teraz się wykończymy sami. Aha. Dzieci na górze miały rację. Ja zaśmiewając się, wręcz do rozpuku podchodzę do Popioła i... Żyjesz? Co tu się dzieje? Popioł nie odpowiada. Żyć sobie Death Save'a, Popioł. Ja mam pytanie, czy jak pociągnęłam prążek i zaczęłam z nią biec w dół, czy to coś dało? Ty wiesz co, możesz z nią kulawo iść w dół, próbując biec, ale ci tak zaśmiewa, że nie jest w stanie biec. Widzisz, jak na ziemi leży Popiół, nieprzytomny, z wyłamaną ręką, ze złamaną nogą. Rzuć sobie właśnie jeszcze konsejwa, Popiół, tak już po śmierci, zobaczymy, czy będzie ciężka rana. Okej. Okay. Fuksik dla ciebie. Ja kucając przy popiele mówię, oddam ci Strada, tylko nas stąd wypuść. Mamy szansę. Rzuć sobie przekonywanie. Użyj inspiracji do tego. Dobra. Było na 19. Dobra, jest szansa. Nie powiem, że nie. Dam ci Strada i wszystkich jego sojuszników. Tylko oni mi są do tego potrzebni. Czekałaś tak długo. Jesteś cierpliwa. My to nadal słyszymy? Tak. Ciekawe. Deklaruję kulę ognia. Proszę nie! To będą automatycznie 2 dead save'y dla Popioła. Niezdane dead save'y. O, już jednak niezdanego chyba ma. Mhm. Słyszysz w swojej głowie... Dobrze. Strad. I wszystkie dusze po drodze. Czy kula ognia leci? Tak przy okazji? Nie. No ja jestem na piętrze, więc ja tego nie słyszę, ale to zależy od tego, czy mi współgracze podają. Jasne. Nadia, stoisz razem z prążek. Po prążek rzuć sobie konsejwa. Zobaczymy, czy wyjdziesz z tego. A, proszę. Teraz, no tak.
bez problemu. The power of the kitty mind. Dochodzisz do siebie, jakby zapłakana po prostu, widzisz jak przez mgłę trzymacie Nadię, która prowadzi cię po schodach, schodzisz w ogóle na dół, zaśmiewasz się, ślina ci cieknie, rozumiesz, łzy ci ciekną po oczach, widzisz jak nad nieprzytomnym, połamanym popiołem, takim przykucu słowiańskim, z nożem zrobionym z cienia, którego prawdopodobnie sam świadom nie jest trzymanym w ręce, jest Vettel. Ja bym chciała coś zadeklarować. Ja się wyrywam, Nadi. Zeskakuję z tych resztek schodów. Ja mam feline agility, więc z tych paru schodków dam radę. Na łapki, nastraszam się. Ogon jest jak po prostu taka wielka szczota. Syczę na Vettela, więc zostaw go. I patrzę się, w jakim stanie jest popiół, który się nie rusza i się nie śmieje. Patrzysz nie się... mówisz do Vettela, zostaw go. W tym momencie ten nóż z cienia znika po prostu z jego ręki. Przez chwilę wydaje ci się, że oczy Vettela były całe czarne. Z jakimiś delikatnymi niebieskimi poblaskami. Jakby gdzieś tam w głębi tańczyły płatki śniegu, może? Ciężko powiedzieć. I bardzo szybko zamknęły się w taką wąską szczelinkę i zamieniły się w normalne. Vettel, ty w tym momencie zobaczyłeś przed sobą prążek, by wyrwało cię to z takiego otumanienia. Z nastroszoną, jakby próbującą odseparować cię od popioła, który rzuca sobie teraz Death Save'a kolejnego. Nadia, co robisz? Słyszysz, Zel, co się dzieje na dole w tym momencie? Schodzę na... Dobrze, prążek mi się wyrwała, przestaje się śmiać, więc ja biegnę też w dół, widząc, co się dzieje. Zel mi kazał, znaczy w sensie wtedy, kiedy kazał mi broń szykować, wiedziałam, że z Vettelem jest coś nie tak. Dlatego teraz tym bardziej widząc tą sytuację, tym bardziej zbiegam na dół, żeby zobaczyć, co się stało popiołowi po tym, jak spadł. Pytanie, te moje jagódki są w stanie go przywrócić do zdrowia? Jak tak. Mu je wepchnę, zgniotę do ust, żeby ten? Przyjmę, no że właśnie tak. Chcę to zrobić. Mam ostatni slot, chcę go uratować. Prążek, patrzysz się na popioła w takim jest stanie. Dobiega do ciebie Nadia, która doskakuje z miazgą z jagódek w ręce, że soki ściekają jej po prostu po pięści i próbuje to wepchnąć, wrzucić, jakby skropić mu podniebienie. Patrzycie się na to podniebienie, patrzycie się na popioła, który leży martwy. Na ziemi. Patrzycie się na Vettela, który jakby klęczy kłuca koło was, niedowierzając. Obracacie twarz, spojrzenie na popioła po raz kolejny. I widzicie szeroko otwarte czarne oczy i uśmiech. Niesamowicie wielki uśmiech. Kiedy dym patrzy się na was. Wspaniale! W końcu wolny! Widzicie, jak czarna istota zamienia się w chmurę. Puff, wybuchając, wylatuje z młyna, zostawiając was z martwym popiołem na podłodze. Ja myślę, że tutaj jest dobry moment, żeby pożegnać się z wami na dzisiaj. Ja wiedziałem, że tego, czego ja nie dam rady zrobić, zrobicie sami. Ja mam prośbę na następną sesję. Właśnie jakby ten... Daj nam się podpierdalać na jakby słownie ze sobą. W sumie, w sensie ile potrzebujecie czasu, nie? Ja tak sobie szybko zobaczę, jak bardzo jeszcze żywy jest nasz kolega. 15 żyć. Ja na niego nie mogę za bardzo skakać. Mam 2 życia i 0 slotów. Tak 0, nie? O, oh, wow. Ja też mam 0, wow. Ale... O, oh, wow, ale to będzie mocne. Lepiej. Ale mam ciarki. Ale mną trzęsie. Jakie to jest złote. Nie zdajecie sobie sprawy, co się będzie kurwa działo. You sick fuck. Ale jakby... Ja mam nadzieję, że Yoga to ogląda, nie? Bo ojejku. Ojejku. Escalated quickly. No. Escalated very quickly, jakby. Ja w ogóle się wyłączyłam i tak w ogóle zaczynasz opisać to wszystko tak. Ale jak to dlaczego umarł? Przecież kurwa dopiero drugi saving throw, nie? Jeden. Jeden.
Wait, Antemus, what? Słuchajcie, moi drodzy, pierwszy... Antemus jest prorokiem. Pierwsza definitywna śmierć w klątwie Strada. Przepraszam bardzo, czy ja mogę wykorzystać inspirację, którą dostaliśmy jako gracz i żeby to przerzucił? Bo to jest dość ważny rzut, dość ważna inspiracja, więc... A ja lubię popioła i chcę, żeby grał. Ja też. Okej. Okay. Ja nie ogarnąłem w ogóle, że on jedynkę wyrzucił, dlatego pisałem do Namaszy, że weź mu, walnij to jagódkę, to przeżyje. Idealny timing. No, mi pisał, żebym rzuciła na medycynę, żebym spróbowała go stabilizować, nie? A jakbyś grała, nie pisał ludziom, to by może byś mógł rzucić, nie? Ojejku, ale mam teraz dylemat. Wiesz co, dobra, zrobimy tak. Ja rzucę K20, tak żebyście widzieli wynik. Parzyste? Jakby zdamy to na los. Parzyste? Pozwolę ci zużyć inspirację? Czy ja mogę zrzucić w takim razie? Możemy ewentualnie zapytać się Antemosa o zdanie. O właśnie, no Antemos tak uważa. Nie ma. Ale w takim razie ktoś jedyny może jeszcze rzucić. Bardzo mi przykro, to jest jedynka. Tak miało być. Antemus, jak się czujesz z martwym popiołem? Wiesz co, jest dramatycznie, nie zabiły nas wiedźmy, zabił nas jeden z naszych. No, to jest klątwa strada, moi drodzy. Tak powinna działać Joda. Klątwa. Joda, jak ty się z tym czujesz? Przez przypadek trochę zabiłeś postać. Ej, a mamy już tyle. Jedynka trochę pokrzyżowała plany, ale tak miało być. Czy dusza popioła jest w takim razie jakby już we władaniu i jest jedną z ofiar dla patronki? Nie. No bo miały być wszystkie dusze od like now on, więc... Może. To było now on. Oprócz tej. Może. O tą jedną się rozchodziło. To prawda. Ale popioł nie pójdzie do popiołowego nieba. Gdyby popiół sekundę później rzucił ten saving throw, to ja bym go pewnie zdążyła uratować. Ale on się pospieszył. Rulowałbym, bo to jest co 6 sekund. Nie, mówił Dredu, żeby rzucił. Tak. Sorry popiół, próbowałam. Ostatniego slota ci oddałam. O Jezu, ja już nie miałam spół slotów żadnych. Wyczyszczeni. No zero. Ja mogłam mu kuźwa ładne światełka puścić przed oczami, nie? Albo nie wiem, o teraz mogę wykorzystać moje prestidigitation, żeby taka ładna, wiecie, taki ładny bukiet mu się pojawił na klasie, nie? Taki smutny z wieńcem. Popiołowi przyjaciele. Zel ma ciekawą miksturę, która chyba raz pomogła. Teoretycznie. Ta biała, to mleko matki chyba. W teorii pomogła. A my znaleźliśmy ciało tego ziomka na górze. No w sumie też. Jak problem zabić śpiącego, nie? Ja myślałem, że pójdę na górę, wciągnę ewentualnie te dwie dusze tych dzieciaków, ona się na chwilę uspokoi, a no cóż. Ale nie tak serio, czy możemy coś z tym faktem zrobić, że popiół nie żyje? No nie wiem. Czy możemy go uratować? Pogrzebać, wiesz? Podejrzewam, że tak. Ej, ale to są dedeki. Gdzie tutaj jest mój scroll? Oczywiście, że to są dedeki. Jeżeli masz Resurrection, nie widzę problemu. Mam. Great Resurrection też zadziała, tylko ileś tam lat później, nie? Pewnie, w sensie jak nabijesz sobie level. Dojdziemy do 18 poziomu, to będziemy mogli strzelić. Ja mogę w ogóle mieć taki czar? Tak. Nie, czy ty, ale tak, można mieć taki czar, więc można próbować. Natomiast, tak jak powiedział Żuraw na czacie, właśnie w Barowie nic nie ginie ostatecznie. Tak. Nigdy. Ale radość. On przy z nami zostanie. Serduszku. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, jakby... Antemos, jak się z tym czujesz? Opowiadaj. Najlepsze jest to, że ja teoretycznie mogłem w ogóle uniknąć tych obrażeń, bo została mi ostatnia rzecz, którą mogłem zrobić przed krótkim czy długim odpoczynkiem. Ponieważ mam moją zdolność rasową, odporność w kamieniu czy odporność kamienia, coś takiego. Ale uznałem, że popiół w tej sytuacji
w której się znalazł, czyli zanosząc się histerycznym śmiechem, będąc pod wpływem czegoś dziwnego, w ogóle nie będzie o tym myślał. Dodatkowo, jest też pytanie, dodatkowo, na ile to jest, że trzeba o tym myśleć, nie? Tak, no on zazwyczaj, kiedy tego używał, to się tak cały spinał, żeby po prostu wyparować te obrażenia. No inną sprawą jeszcze jest fakt, że tak naprawdę jeżeli nie byłem nieprzytomny, to mogłem wyparować wszystkie obrażenia z upadku, ale nie wiem, czy z upadku po schodach, po takim zepchnięciu też. Dlatego, że to jest pasywna zdolność mnicha chyba od czwartego poziomu bądź piątego, kiedy obrażenia od upadku po prostu się można wyparować ileś tam. Mhm. Chyba się rzut wykonuje wtedy. To jest. Ale no cóż. Że Zel teraz może się bawić na całego i zrobić popiół z popiołu. Popioła. No, nie ma dymu bez ognia, a zostaje tylko popiół. Wiesz co, no. nie ma dymu bez ognia, jak widać nie ma popiołu bez dymu. Ja nie pójdę dzisiaj spać. Dumny z siebie jesteś? Dumny z siebie jesteś? A jutro mam robotę w pracy. Jestem rzeczy do robienia. Jestem, nie, przepraszam. To jest bardzo nie fair z mojej strony, że wam mówię, że jestem z siebie dumny. Jestem z was dumny, moi drodzy. Nikt nie zrobiłby tego lepiej niż wy. Starałem się. Ja tak miałem w scenariuszu, także przepraszam. Dostałeś, dlaczego on dostał update, a my nie? Dlaczego? Ja też miałem update. Bo miał być szok na sesji. Moi drodzy, level up wszyscy. Nie, my mamy popiół, nie? Załatwiłem. Tak, kolejny milestone. Zabić popioła. Od szóstego poziomu mam magiczne ataki z pięści. Well, powiedziałbym, że możesz robić ej, teraz zobaczcie. Necrotic damage, ale niestety. O, to było suche. O, dobra, ja zobaczę, jakie mam czary na szóstym poziomie, aż z ciekawości. I czy jeden z nich jest Powiem wam, że o ile jest mi bardzo szkoda postaci, o tyle uważam, że fabularnie to jest świetne. Ja tak. sam chętnie będę stał z boku i obserwował, co się dzieje. Ja miałem, jak to się nazywa, mówię, nie rób tego. Mówię, nie. Przyjmiemy to na klatę. I tak coś mnie tknęło. Rozumiem języki. Zostałem zastraszony. Trochę tak. Trochę tak. Ajajajajaj. Dobra, misie-pysie. Czy ktoś chciałby coś dodać od siebie jeszcze do dowolnej sceny, jak się dzisiaj wam grało? Wiem, że długa walka była, tak wyszło. Będę płakać przez ciebie. Dobrze. Nie przeze mnie. Nie była długa. Nie była długa? Dwie godziny. No, trzech kasterów wysokiego poziomu mieliśmy przeciwko sobie. Tak, no, także... Szybko, fajnie. O, wiecie co dostaję na szóstym poziomie? Jak kogoś zabiję, mogę na niego duszę wyciągnąć z ciała i nią kierować. O, super. Nie wszystek umarł. Powiem ci tak, jeżeli masz ochotę, to możesz to zrobić z popiołem. No nie, no co? Resurrection. Oni się patrzą. Spoko. Mam za to mass healing ward i mogę kurwa leczyć six creatures. Mam pytanie, czy jak levelujemy, to tak, to jest tak jak w grach, że wszystkie życie nam się odnawia? Nie. Nie. To są co RPG niestety. Powiem wam. Jest mi smutno. Fantastyczny rozwój zdarzeń. Gdzie jest Filip? Ja się pytam, gdzie jest Filip, żeby nam to powiedzieć swoim głosem. Wiesz, żeby przywołać jego, musisz trzy razy powiedzieć sztrat, sztrat, sztrat i on się pojawi. I on wtedy wyskoczy z konopi. Jak Filip, tak. Jezu, jakie mam fajne rzeczy na tym poziomie.
D&D traktuje jak radosne bicie stworków, do cięższych fabuł mam inne systemy, to prawda, można grać w inne cięższe rzeczy na innych mechanikach. Jasne, nie? Ravenloft jest specyficznym settingiem, true that. I Dedeki to jest system do wesołego bicia rzeczy, żeby levelować i bić większe rzeczy. Normalne. Ale Stradi jest akurat spłonią, nie? Jakby pod tym względem, że daje takie trochę odświeżenie do Dedeków, bo da się bić, ale przy okazji się umiera wiele razy. No to już druga śmierć Popioła. Popioła, tak. Tym razem ostateczna, nie? Trzecia światowa, no. To jest. O, już to. Byłam pewna, że ja umrę. Autentycznie, ja już się godziłam z tym. Ale wiesz co, przed następną sesją. Nikt nie powiedział, że przeżyjesz, nie? Ja wiem, ale jakby, no dobra, ale tą sesję jeszcze przeżyłam, nie? Ale już się godziłam z tym, że dobra, to trzeba będzie przez tydzień usiąść do tej postaci drugiej, do tej mojej warlocki, której w ogóle nie czuję, w ogóle jej nie kumam i zrobić ją kurwa wieloklasowcem jednak na barda. Spoko, nie? Spoko. No bo to jest jedyna druga klasa, jaka pasuje do warlocka. Bo znaczy, to jest jak chcesz jeszcze zmienić klasę, tak z bazy, to możesz, nie? Jakby spoko. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na to, co... Nie, chcę, już graliśmy. No. Co napisałem o 20:17 dzisiaj. Co napisałeś o 20:17, babę? Ale gdzie napisałeś? Na grupie. A, to ja nie mam pomysłu. Czekaj. Ja dlatego mówiłem, że Antemoth jest... Wyczułam, że to jest sesja, na której Popiół zginie. Tak. Jest prorokiem, bo pisze to po sercu, więc ludzie. No właśnie, to jest tak jak uczeń przy odpowiedzi. Nie, wiedziałam, że to nie, ja. Nie. Spoko. Dobrze było. No zgodnie ze scenariuszem, Dredu. Zgodnie ze scenariuszem. Tak jak stało się, tak co jak chciałem. Miało się stać. Także wiesz, teraz twoja strona umowy. Rób ten słodki, słodki przelew. Dobrze. Rozmyślę wam kilo cukierków, nie? Słodki przelew. Ale bez lukrecji. Czemu? Same lukrecje. Klątwa strada. Jezus, marki potwór. Ja lubię lukrecję. Możecie wybierać i wysłać mi paczką. Mieszanki kupujecie. Z każdym dniem naszej znajomości przerażasz mnie bardziej. Cóż mogę rzec? Z każdym dniem. Cóż mogę rzec?